Dobry wieczór, witam Państwa po raz kolejny serdecznie na buktargowym spotkaniu, którego gościnią będzie Siri Petersen, autorka trylogii Krucze Pierścienie. Ja nazywam się Bartek Czartoryski i zapraszam Państwa do uczestnictwa w naszej dyskusji, w naszej rozmowie. Mogą Państwo zadawać Siri pytania za pośrednictwem Facebooka, social mediów, czy gdziekolwiek Państwo oglądają. Ja jeszcze, zanim przejdziemy na angielski, mam taki komunikat, ponieważ pan tłumacz jeszcze do nas nie dotarł, więc ja tutaj spróbuję wypełnić jego obowiązki przez jakiś czas, mam nadzieję, że zaledwie przez parę minut, dopóki do nas nie dołączy, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli będę robił jakieś notatki na komputerze, tudzież czegoś nie dotłumaczę, bądź popełnię jakąś inną gafę. I dziękuję za to z góry. Hi Siri, hello again. Hi. How are you doing? I'm doing excellent, thank you Bartek, how are you? I'm also fine. Thank you. I didn't understand any of that, by the way. That's all right. I'll trust you. So I will just translate what you just said. Yeah. Cześć Siri, jak się masz? Dobrze. A ty Bartek? Ja również. I muszę dodać, że nie zrozumiałam tego, co przed chwilą powiedziałeś. So my first question is, because when I read your books, I had this reminiscence of my own childhood, because one of my, to be completely honest, one of my childhood dreams was always to have a tail. I can't explain that, wow. I don't know why, but I was wondering if that idea also stems from your childhood dreams. Oh. I'll just translate what I said into Polish. Siri, muszę zupełnie szczerze muszę przyznać, że kiedy czytałem twoje książki, powróciłem pamięcią do dzieciństwa, ponieważ jednym z moich dziecięcych marzeń było posiadanie ogona. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czytając zastanawiałem się, czy również ten pomysł wyrósł gdzieś na gruncie twoich dziecięcych marzeń. Your turn, Siri. Well, honey, you don't have to explain it to me. I understand it perfectly. I had the same thing. There's something about tails. How can we not like them? It's a very attractive feature, and I always used to dream of tails too. And we have a lot of mythological creatures that have tails that are really fascinating. You should probably translate before I go on. Doskonale cię rozumiem, ponieważ sama miałam takie dziecięce marzenie i nie rozumiem, czego można nie lubić w samej koncepcji posiadania ogona i również często o tym myślałam, również z racji tego, że wiele mitycznych, mitologicznych stworzeń bardzo interesujących, bardzo atrakcyjnych posiada ogony. We have like the trolls and we have the Scandinavian Huldar. I don't know if you've heard about it. It's this mythological. It's a mythological creature. It's a woman. She lures men into the forest, and she's really beautiful, and she has a long tail. So we have a lot of different creatures with tails. But it didn't really hit me until I was a teenager, and I read about like the demons with the tails, who are super hot. So obviously, it became a thing. Mamy oczywiście w naszych podaniach, legendach skandynawskich wiele stworzeń mitologicznych z ogonami, takie jak trole, tudzież kobiety, które kusiły mężczyzn swoją urodą i wciągały je niecnym sposobem do lasów oraz naprawdę, naprawdę wiele innych, ale tak naprawdę fascynacja ogonami zrodziła się u mnie dopiero w czasie nastoletnim, kiedy odkryłam demony i demonice z ogonami, które wydały mi się po prostu bardzo atrakcyjne. I'll trust you. You're welcome. But that is very sweet. And so my first question or second question is that it seems there is a fixed set of certain associations connected to the idea of Nordic literature, that the themes are heavy, characters atmosphere dark, and so did you feel it as a burden, or just went with the flow while writing your books, Raven Strings, and your new series, Vardari. Mm-hmm.
wydaje się, że z literaturą skandynawską, z literaturą nordycką powiązany jest cały zestaw pewnych skojarzeń, że dotyka ona tematów bardzo ciężkich, bohaterowie są posępni, ponurzy, atmosfera mroczna. I czy pisząc swoją trylogię Klucze Pierścienia oraz rozpoczynając swoją nową serię Vardarii, traktowałaś to jako można powiedzieć, swojego czasu, swojego rodzaju brzemię, jako swojego czasu, swojego rodzaju ciężar, czy po prostu przyjęłaś tę całą tradycję, o której mówię, no lekko i uznałaś, że jest to część po prostu twojego rzemiosła? Well, it's true. We have a tradition for dark and grim things, but I didn't think too much about what our traditions were, because it's in our blood in a sense, it's in our culture. We have especially the dark humor. It's like there's no place we won't go. I didn't feel any pressure for it. I just did what we do best, and I'm from the north, so we sort of embrace our grimmer side. Tak, to prawda. Nasza tradycja literacka obfituje w wiele takich mrocznych, posępnych rzeczy, bohaterów, zdarzeń, ale tak naprawdę pisząc nie myślałam o tym wszystkim. Wydaje mi się, że mamy to już zakodowane we krwi i w naszej kulturze. Także nasz humor jest bardzo, bardzo mroczny, bardzo smoliście czarny, można powiedzieć. I nie ma takiego miejsca, do którego nie moglibyśmy, a raczej nie ma takiego żartu, którego bali byśmy się wykorzystać. Po prostu robimy to, co umiemy najlepiej, a pisarze z północy no nie boją się tej swojej mroczniejszej natury. I think it's it has to do with the climate. It's a survival mode. We have to be dark, a little bit dark. We have to embrace the grim side, or we wouldn't survive, you know. So I think it's essential. I can see that Grzegorz, I would not say that it's here, but I will just translate what you've said. Okay. Myślę, że jest to związane z naszym surowym klimatem. Na swój sposób to, że łatwo nam idzie przyswojenie tej swojej mrocznej strony naszej natury, związane jest z tym, że w jakiś sposób musimy w tym klimacie przetrwać, a to nam po prostu w tym pomaga. Drodzy Państwo, nasz tłumacz, pan Grzegorz, już jest z nami, więc ja już nie będę musiał się męczyć i oddaję tutaj panu Grzegorzowi inicjatywę i zadaję Siri kolejne pytanie. So, Siri, sorry, I was just... Dzień dobry, proszę bardzo. No, that's fine. That's fine. We have I was just introducing our translator. So now I feel more relaxed. Yeah, good. You don't have to worry. So that's kind of follow-up question to what I've just said, because very often, at least in Poland, when we think about Scandinavian literature, we think about it as a whole, as, you know, we don't really differentiate it between Sweden, Norway, Denmark, or Finland, but what's your perspective on it? How would you explain to people that, you know, fantasy literature from Norway is not really the same kind of fantasy literature that they have in Denmark or Sweden? I'm not sure if it isn't. If there is something. I'm not sure if Grzegorz wants to translate my question or... Oh, sorry. Yes. Nie, dobrze. Pytanie jest, czy my, jak myśląc o literaturze skandynawskiej, zresztą używając tego słowa, myślimy, sumujemy całość, wszystkie, więcej niż jedno kraj, przecież jest i Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, wszystko kraje skandynawskie, ale my cały czas mówimy, jakby to był jeden twór. Czy uważasz, że literatura fantasy z Norwegii, czym się różni literatura fantasy z Norwegii od tej ze Szwecji czy z Danii? I don't think that they are very different. There are similarities. We have sort of the same culture and the same cultural exchange, and we tend to make fun of each other for the exact same things. And it's like the Finnish and the Norwegians are very similar when it comes to the darkness and the dark humor, and like we love metal and we have to deal with bad weather and everything. So it's I think what brings us together shows
So I'm not sure that there is. I love a lot of like Swedish fantasy. So it's I think it's there are more similarities than differences. Jednak nie jestem pewna, czy możemy mówić, że to jest coś innego. Ale jest, bo mimo wszystko wiele nas łączy. Mamy wspólną kulturę, wspólne, podobną pogodę, szczególnie Norwegia, Finlandia. Łączy nas to zimno i to zamiłowanie do takich mrocznych klimatów, do muzyki metalowej. Jednak ta pogoda jakoś na nas sprawia, że jesteśmy do siebie podobni. I te wątki się powtarzają. I jeżeli w związku z tym wydaje mi się, że można mówić o czymś takim jak literatura skandynawska, że to jednak jest jakaś całość. Wiele rzeczy nas łączy, nas na tyle mocno, więcej nas łączy niż dzieli. O tak, może to jest. To be honest, I wanted to ask about your books now, but you mentioned something that. You mentioned something that interested me a lot. What's your favorite metal band? Oh, that is such a cool question. Oh my God, there are so many. I've been listening to a lot of Borealis and Epica lately, and you have Machine Head is really super cool, and Breath of Throne has been like a lot. Oh my, hang on, can I check my playlist? Because sure. It's like it's an insane amount, and you have the old school, like the German thrash metal is really brilliant, like the old Halloween, the old Blind Guardian, and the old Ridge, they are absolutely gorgeous. But I don't only like metal. Oh, Vardruna, did you hear? That's not metal, but it's a Norwegian band. Yeah. Vardruna is absolutely brilliant. And I have a lot of new metal on my workout lists, obviously. But I also like the old heavier things, like some of the things from Coroner, and we have okay, so this just got into a metal discussion. I realize we're going to be here all night now. Sorry. I have a playlist on Spotify, but okay, so I can share you my favorites if you like. Yes, please do. Yeah. And actually Vardruna is featured on Assassin's Creed Valhalla video game that I'm playing. I know, and it's a great album. I listened to it a lot. It was my favorite last year, so yeah. Dobrze, pytanie było o wątek metalowy, który się przejawił. I rzeczywiście to wygląda, że to jest dyskusja na dłuższy czas, gdybyśmy chcieli na tym skupić, ponieważ Siri bardzo lubi metal. Takie rzeczy zarówno starsze i mocniejsze jak Borderline czy Machine Head, ale też i nowsze, to też, przepraszam, starszych jeszcze może taki niemiecki flash metal jak klasyka Halloween, ale też i nowe rzeczy z nowo metalowe, ale oczywiście nie tylko metal, takie rzeczy norweskie jak Vardruna, która występowała mocno na soundtrack nowej gry Assassin's Creed Valhalla. I zresztą docenia przez oboje prowadzących. No to jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Siri ma na Spotify playlistę. Pewnie można ją znaleźć jakoś i zobaczyć. All right, love that this turned into metal. Yeah, I know, but we've been speaking for about 15 minutes and I haven't asked a single question about your books, so sorry. That's fine. Everything has to do with books, you know. Yeah. So is it true that you had an idea for Raven's Rings trilogy, or at least the character of Hiruka, after a Dungeons & Dragons session? And can you share a story behind it? Does he want to translate the question before I answer? Yeah, I'll try to Po 15 minutach może w końcu dotrzemy do tematu książek. I słyszałem, że pomysł na pierścienie kruków i na samą postać Hilki miałaś po sesji w D&D, czy to prawda? Yes, it is true. Or at least the character Hilka was invented in a Dungeons and Dragons campaign that was set on Iceland. And there were similarities, but obviously she turned out to be very different from the original character. But she was a red-headed girl, and she had two crows, not ravens, but they were crows, and she really loved them.
and she was like a nature girl. She was into herbs and things. But the main difference was that the character from the D&D campaign had a tiny tail. And Hirka's problem is the complete opposite, obviously. She doesn't have one. So yeah, Hirka was born in the Dungeons and Dragons campaign. Rzeczywiście prawdą jest to, że Hirka, jako postać, ma swoje korzenie w kampanii D&D, która rozgrywała się w Islandii. Kilka z książki wiele różni od tej oryginalnej postaci, natomiast jest też wiele rzeczy, z której się wyraźnie wywodzi. Hirka była rudowłosą dziewczyną, która miała dwa, co prawda, gawrony, nie kruki, ale też z tej samej rodziny. Lubiła naturę i była taką dziewczyną blisko natury. Natomiast to, co ją różni zdecydowanie, chociaż niekąd też się łączy z tym, Hirka miała, ta postać w kampanii miała malutki ogonek. A wiadomo, że w książce głównym problemem Hirki jest to, że właśnie ona nie ma ogonek. To jest takie różnica. Hirka the Tailless is not a typical fantasy heroine, as she doesn't necessarily fall into this chosen one trope. But I think that that's something that is really difficult to avoid while writing a fantasy novel. So basically, how did you avoid the pitfalls of the genre? Okay, I'll wait for him to translate. Hirka nie jest taką typową postacią, głównym bohaterem książek fantasy. Nie jest na tej ścieżce bycia bohaterem, nie jest wybrańcem. Czy trudno było pisać taką postać, czy trudno było, w jaki sposób unikałaś tych pułapek sztampowości gatunku? But it's really interesting that you call them pitfalls, because are they really pitfalls? It's like tropes are there for a reason, and you can use them, and you can use them well, or you can play around with doing the complete opposite of them. So I don't think that we should always avoid the tropes or the cliches, if you will, like the chosen one. It's a powerful storyline for a reason. It resonates in people for a reason. So it's a reason they are there. That being said, obviously it's more fun, or it feels like more fun to avoid them. And I think the reason that I avoided that particular trope is because I'm more interested in the weaknesses than in the strengths of the characters. So Hirka didn't become really interesting until I decided that she lacks what everybody else has. That feels more fun to play with for me than the opposite. To ciekawe, że nazywasz te wszystkie takie typowe elementy słabościami, jakimiś trudnościami, bo tak naprawdę te elementy są takie stałe, ponieważ się sprawdzają. Oczywiście nie zawsze trzeba się ich stosować do końca, można wykorzystywać i je, bawić się z nimi, przeciwstawiać się im. To też jest, jakby daje pewne narzędzia fabularne do tworzenia fabuły. I no nie bez powodu to jest rzeczywiście te wszystkie narzędzia, te wszystkie jakby elementy spełniają swoją funkcję, nie bez powodu są tak popularne. Oczywiście ja wolę wykorzystywać je na wspak, jakby, tak? Czyli poprzez to, że wszyscy ich oczekują, to można tym się bawić. I zawsze mi się bardziej interesowała mnie słabość, a nie siła postaci. I dlatego wydaje mi się, że Hirka, najciekawszym elementem Hirki jest to, że he froze up. Yeah, okay. Yep. Okay. Okay. We'll go on with the metal list then. Am I back yet? No, it's okay now, yeah. Yeah. Okay. So Hirka jest interesującą postacią przez to, że jest pod pewnymi względami słabsza od wszystkich, którzy ją otaczają, a nie przez to, że jest silniejsza. And we have a character related question from a reader, Agnieszka Czoska, and she writes,
I find it really interesting that in your books, so many elements, even characters, seem brutal, even ugly. But this doesn't mean that they will be bad guys. So there is no question in it, but I would put a little question mark at the end. How, because, you know, it's not, these are my words now, this is not common in fantasy. In fantasy, if someone is ugly, there is a huge chance that he or she will also be, negative character. But in Raven's Rings and in The Iron Wolf, it's not really the case. Dobrze, może szybko przetłumaczę. Pytanie jest od jednej ze słuchaczek. Jak to jest, że twoje książki są często brutalne, czy postaci są brutalne i krwawe, jednak postaci nie zawsze się okazują złe. Pytanie jest jakby uzupełniające. Jak to jest, bo w fantasy bardzo często jest takie proste połączenie, jeżeli ktoś jest brzydki, to zazwyczaj jest również zły. Natomiast u ciebie jest tak nie jest. Dlaczego? Okay. I think that's one of the most interesting questions I've ever gotten since I started writing. It's a brilliant question, and I wasn't aware that I did that myself. I didn't know that was how readers perceived it. But I'm really really happy that they do. Because obviously there is absolutely no connection between what you're like on the outside and on the inside. And maybe I don't describe characters as necessarily ugly or monstrous, but maybe people don't see as much of the descriptions of how incredibly beautiful they are, and through this they kind of make up their own mind that okay, they look average or they look hideous or something. But it's extremely important to play with people's expectations, because that's especially when you write for a younger audience. You know, you have we've had to rely too much on Disney for those guidelines, and they didn't do a very good job when it comes to in that particular arena. So I'm really happy that she perceives it that way, and I'm really glad. I'm a bit surprised because I didn't see it that way myself, but I do like the monsters with the heart of gold. So you know. No, dobrze. To rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest jedno z ciekawszych pytań, które zadano mi od kiedy robię takie wywiady, kiedy zacząłem pisać. Ja nie do końca zdawałem sprawy, że nie patrzyłem na to w ten sposób. Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że można opisywać moje dzieło w ten sposób. Dla mnie oczywistym jest, że to, co jest na zewnątrz, nie musi być odzwierciedlać tego, co jest w środku. Że to, że ktoś jest zły, nie musi być brzydki. To, że ktoś jest potworem z wyglądu, wcale nie znaczy, że nie może być dobry. Nie opisywałem nikogo, że jest strasznie brzydki, ale z drugiej strony być może przez to, że nigdy też nie rozpiewałam się nad pięknością, nad pięknem moich postaci, to też ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego typu opisów, jaki to jest ktoś przystojny, jaki ktoś ma piękne, bujne włosy, to też jeżeli czegoś takiego nie ma, to uznają, że postaci, które nie są w ten sposób opisywane, są najwyżej średniej urody, jeżeli nie gorzej nawet, tak? Z jakiegoś powodu brak piękna jest równoważony z brzydkością. To jest takie jakby, no ja jednak lubię bawić się z oczekiwaniami. Szczególnie jest to przydatne w literaturze dla młodszych dorosłych, tak, dla młodzieży, która wychowana jest na tym standardach piękna, do których przyzwyczaił nas Disney, które niestety mają swoje wady. One word I understood, Disney. So I just compared your literature to Disney, that you like it so much. Well, thank you, that's very kind of you. Like I said, I trust you guys. Kończąc, to jest taki potwór ze złotym sercem, to jest coś dla mnie, co jest takie, jest
jak najbardziej normalny. And most people, including me, to be honest, assume that your novels are deeply rooted in Norse mythology. No, yeah, obviously, yeah. Before I read them, but that's not really the case. So, no. can you tell me about the ideas that are the foundation of the universe you created of Imslanda, if I'm pronouncing it right? Well, it's sorry, you need to translate. Okay. This. Większość osób, które jakby nie zna twoich książek, zakłada, że są oparte i mocno osadzone w mitologii nordyckiej. Natomiast jak się tak naprawdę im przyjrzeć, to widać, że to nie jest prawda. Skąd masz pomysły na swój świat? Okay? I think that if there is such a thing as a secret to the foundation of a universe, it's familiar but different. So it's not about Norse mythology, and they were never meant to be about Norse mythology. But obviously, when you have a premise like the stone circles that allows you to travel between worlds, I will assume that there has been some form of cultural exchange at some point. And one of the things that tend to annoy me when I read or watch movies is that it's too clean. You know, you have a cultural exchange, you have a parallel world, and they will still call magic the same thing, or they will still assume that things are the same in different worlds. So I think what I set out to do was to give a sense of things having been changed, altered. They have, it's like when we adopt culture or evolve culture over time, it will never be named the same for like 1,000 years, and it won't be called or perceived in the same manner in two different worlds. It will be deformed, it will get difficult to understand, it will be familiar but different. So I wanted the readers to think that what they were witnessing was the world that came before Norse mythology, in a sense. So since the title is Odin's Child, they will assume that it has something to do with Odin, but it doesn't. It's called Odin's Child because they assume that this character Odin was our god at some point. Mm-hmm. So it's their reference to our world. But there are similarities that people who read and love Norse mythology might interpret or recognize as distinctly Norse. Uh-huh. So like even the might or this holistic force that flows through the world, I don't know what the word is in Polish. I think you just call it Evna, the same as we do in yes. Norway. Yeah. And many people have asked if that is Yggdrasil, the world tree, because it's described as roots, and they are very right. It's an obvious inspiration, the force that connects throughout the world. So it's the same but different, familiar. Okay. Sorry, that was a lot to translate. You can skip the not interesting parts. That's fine. Yeah, we'll try. Więc rzeczywiście jest coś takiego jak oczekiwanie, że szczególnie po samym tytule córka Odyna, czy dziecko Odyna, jest tak, że ten Odyn skąd się bierze. Natomiast mi się wydaje, to co mnie zawsze denerwowało w tego typu rzeczach w przeszłości, które czytałam, jest to, że światy równoległe, które miały ze sobą kontakt, są opisywane jakby wszystko, cała kultura została nie tyle przeniesiona, co przekalkowana. A tak naprawdę się zastanowić z tego, co widzimy w naszej historii, jeżeli był jakiś kontakt, powiedzmy 1000 lat temu, to nawet jeżeli coś zostało przeniesione, to przez te 1000 lat się zupełnie zmieni. Trudno oczekiwać, że rzeczy będą się nazywały tak samo po tym, jak nawet jeżeli ktoś 1000 lat temu je tak samo nazwał. Jest jednak ten rozwój, zupełnie oddzielny rozwój dwóch światów, które nawet jeżeli kiedyś się ze sobą były, kontaktowały, to od tego czasu rozwijały się zupełnie osobno. I to jest ten taki odczucie, że coś jest rozpoznawalne, ale zupełnie inne.
I tak samo ten Odyn, od którego zaczęliśmy rozmawiać, to jest jakby czytelnik oczekuje, że to jest nawiązanie do Boga. Tak naprawdę jest to określenie, które używają mieszkańcy tego innego świata na ludzi, dlatego że te 1000 lat temu, kiedy mieli ostatni raz kontakt, ten Odyn był dla tych ludzi, z którymi mieli kontakt, kimś ważnym i nadal uważają go za kogoś ważnego i stąd ta nazwa została, nie mając zupełnie nic wspólnego z tym Odynem, o którym zazwyczaj mówimy. Ale powiedziawszy to wszystko, trzeba jednak, no muszę przyznać, że jeżeli ktoś zna mity nordyckie, zna mity Wikingów, no to nie da się ukryć, że pewne elementy będą znajome. Sama ta Ewna, ta moc, która wszystkich łączy światy, łączy światy, ma coś wspólnego z Yggdrasilem. I Yggdrasil, czyli to drzewo łączące światy, jak najbardziej było inspiracją dla tych względami, dla tej mocy. Także pewne elementy są, natomiast starałam się, żeby to nie było bezpośrednie przełożenie świata, tylko właśnie interpretacja tego świata z punktu jakby przez pryzmat innej kultury, innego świata. I tend to think that the secret of world building is not to world build. Because if you think of it as world building, you can get really caught up in the process of world building and it will show. So I'm far more interested in what the premise and the world does to the characters and the story and how the story evolves. And a lot of writers say that they create the world beforehand, and a lot of people assume that's what we do, but these are things that evolve together. So when you need something, you have to develop it. So it's like a knitting process to get things to fit together. But sometimes all you have to do is hint at what came before, or hint at what's influencing the characters. If you're a writer and you're too much in love with world building, you might forget the characters and the plot even. Czasami ja tak się śmieję, że największym sekretem do budowania nowych światów jest nie budowanie ich. Niektórzy autorzy skupiają się, tworzą światy, zanim jeszcze w ogóle usiądą do pisania książki, to mają dopracowane wiele elementów świata, nawet bardzo dokładnie. Natomiast ja uważam, że dla mnie świat ewoluuje razem z rozwojem postaci. Czasami lepiej jest zamiast powiedzieć coś wprost, pozwolić ludziom samym się domyślać, jak mogła wyglądać historia, tylko dawać pewne przesłanki do tego, co mogło dziać się w przeszłości. Wydaje mi się, że część osób, które za bardzo skupiają się na budowaniu świata, na tym, żeby świat był spójny, zapominają później o rozwoju postaci, a tego właśnie chciałabym uniknąć. Soil work, clutch, in flames. I'm still on metal bands. Sorry, I can't. It's yeah. Sagemen, old Norwegian. Sorry. Cały czas wymieniamy zespoły metalowe. You turned my head to metal now. It's all I can think about. sorry, I hope you will share your Spotify playlist with us. I after will. After, thank you. And speaking of word building, what's behind you on that blackboard? Are those notes for your next novel? There's don't spoil anything. It's in Norwegian. You won't be able to understand. Yeah, it's my ID board. It's actually my wardrobe. It's like 3.5 meters, and I painted it black with a blackboard paint. So I could go bananas when I brainstorm and everything. And like I always tell people, if you want to do that, just do that. Don't ask for permission because you'll never get it. But it's a fun way to you think differently when you move around from when you sit down. So yeah, that will be spoilers. To było pytanie a propos tego, co widać za spi. Te zapisy pełne dziwnych nazw, natomiast
prosimy, jest prośba do wszystkich, by się tam dokładnie temu nie przyglądali i na pewno nie patrzyli norweskiego, bo to rzeczywiście są notatki do następnej powieści. Siri teraz siedzi w swojej garderobie, w której na całej 3,5 metra długości ściany została pomalowana z farbą tablicową i dzięki temu można, jest dużo miejsca, żeby pisać. I jak sama powiedziała, zupełnie inaczej myśli się na nogach, kiedy się można przejść i coś popisać na dużej przestrzeni, zamiast siedzieć nad kartką papieru, to jest jednak inny sposób, inne spojrzenie można mieć na wiele rzeczy. Honey, I painted the wardrobe. A jeszcze, oczywiście jeszcze tak warto dodać, że czasami warto coś zrobić, zanim się zapyta o pozwolenie, bo tego pozwolenia można nie dostać, a tak to zawsze można sobie pomalować ścianę tablicą, jedną tablicową, znaczy farbą tablicową i mieć wspaniałe miejsce do pracy. Are you just making stuff up now that I said? Of course. Okay. I really love Polish. It's like Finnish. It feels like I should understand it, but I don't. And that's really annoying. So it rings through really beautifully. It's very familiar, but I can't understand. It drives me crazy. Syjsko wydawała, że i troszkę brzmi jak dla niej jak fiński, że brzmi bardzo ładnie i prawie by rozumiała, tylko że jakoś nie rozumie. I coś trochę denerwuje. The same with Norwegian for us. But nobody should understand Norwegian, you know. Tak, it's just like 5 million people who speak it, so. One of the reasons that we are talking today is the upcoming premiere of your new novel in Poland, I mean the Polish yes. translation of The Iron Wolf, in Polish it's Żelazny Wilk, and that's set in the same universe as the Raven Rings trilogy, but how does it relate, you know, to Hirka's exploits? Well, I tend to say that it's the new series is independent from the Raven Rings, but it's still set in the same universe. So the world is new and the characters are new, but there are connections. And old readers will appreciate the connections more than if you haven't read The Raven Rings, obviously. There are things that won't mean as much to you or that will won't shock you or surprise you as much as if you have read them. So obviously it would be lovely if everybody would read The Raven Rings first, but you don't have to. And this is not a world that Hirka has ever been in. And the plot is not related, but I can say that The Iron Wolf starts exactly where The Raven Rings trilogy ends, at the same point in time. So the events that ends The Raven Rings are heavily influencing the new world. Było pytanie o nową powieść, czyli Żelazny Wilk, która właśnie wyjdzie, która rozgrywa się w tym samym uniwersum, co kiedy poprzednia trylogia. Natomiast jest to rzeczywiście, i jest odpowiedź taka, że rzeczywiście świat, znaczy o ile to samo uniwersum jest, uniwersum jest to samo, natomiast zarówno jest nowy świat, czyli nowy jakby plan, jak, o ile w Hirce było kilka światów, już poznaliśmy kilka światów, ten świat Żelaznego Wilka jest zupełnie nowy i są zupełnie nowe postacie. Natomiast czytelnicy, którzy znają poprzednie książki, docenią, będą mogli docenić pewne elementy, które się pojawiają. Nie są to elementy kluczowe, ale są to elementy ważne, tak, które mogą dać dodatkową przyjemność czytania, z szukania powiązań. Ale oczywiście nie jest konieczne znanie, bycie zaznajomionym z Hirka. Jest to świat, w którym Hirka nigdy nie przebywała. Natomiast akcja tej powieści rozpoczyna się w momencie tuż po tym, jak zakończyła się pierwsza trylogia. I wydarzenia, które rozgrywają się na koniec ostatniej części trylogii, są ważnym elementem na początku tego cyklu. It's very difficult to say a lot more without spoiling, but I can say that the basics of the new world is that
the might or evna is back in the world. And that was one of the first things that we learned. Nie można, nie mogę za dużo powiedzieć o tej nowej książce bez spoilerów, ale to, co mogę zdradzić, to to, że Ewna wraca i jest to ważnym elementem tej fabuły. And one of the things that readers of the Raven Rings will recognize immediately is that we are in a land called Slokna in Norwegian, which they will recognize from the mythology of Ymslana, because in Ymslana there is a death realm. They don't believe in hell, but they believe that when people die, they end up in a world where they just sleep and dream. And how you dream is dependent on how you live your life, in a way. And that world, the death realm, is called Slokna, and that's the name of the new country that we come to. Mogę jeszcze zdradzić, że akcja tej powieści rozgrywa się w krainie, która również nazwa może być znana miłośnikom poprzedniej serii, czyli Szlokna. To była nazwa nadana przez mieszkańców Inslany z ich mitologicznej krainie śmierci. Kraina była ich krainie, o której mówiono, że ludzie śpią cały czas i śnią. I to, jakie mają sny, zależy od tego, jakie życie prowadzili. Także to się rozgrywa w krainie, która jest znana z mitologii Inslany. As you said, we don't want any spoilers tonight, and I want to ask you about the plot details of the Iron Wolf. So, but I have a question about its heroine, Yuva. Mm. Am I saying it right? Yeah. She's also like Hirka, a reluctant heroine, as she's somehow forced to become someone she doesn't necessarily want to become. So can you share your thoughts about her? Yes. Przetłumaczę. I'll translate. Dziękujemy bardzo, doceniamy to, że obejdzie się bez spoilerów. Natomiast jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o głównej bohaterce nowej trylogii, o Juwie, która podobnie jak Hirka jest chyba coś takiego, że nie jest bardzo chętny, nie za bardzo entuzjastycznie podchodzi do tego, że jest bohaterem, że ma zostać bohaterem, że coś ma takiego wydarzyć. Jak to z nią jest? Okay. Well, it's the first thing is that they are very different. Yuva and Hirka are very different, and that was one thing I was determined to do. I didn't want to write the Raven Rings all over again and the same people all over again. I wanted it to be very different. So the setting is very different, and the feeling of where you are in time technologically is very different. And Yuva is very different. She's older. She has more experience than Hirka. She's not an innocent girl who's never been kissed. She's slept with people. She curses. She drinks too much. She's a hunter. So she has experience, she's tough, but one thing that makes her reluctant is her upbringing. She has grown up with blood readers who lie to people for money about their fate and about how long they have to live and what's going to happen to them. It's like fortune tellers in a way. And growing up with lies and being taught how to read people and lie. And her mother is particularly difficult in that manner because she's incapable of seeing her own mistakes. She pretends they never happened. So she's effectively gaslighted her daughters for their entire lives. So when Yuva say that, well, what about that time you did so and so? And no, that never happened. You know, you're imagining things, or you have such a vivid imagination. So Yuva grows up surrounded by lies, being trained in how to lie, and she has serious problems at finding out what's real and not. So, but she's incredibly strong. So she left when she found the strength, and when she was old enough. She was only 16 when she left home.
and decided never to go back because she didn't want to become one of them. And she's slowly finding her footing and finding her own reality and discovering what's true and what isn't. And the upbringing has brought her some issues, some weaknesses that I really find attractive. It's like she doesn't trust her own reality always. So she's not certain if she's imagined things or not. She also suffers from panic attacks and heart flutters that sort of limits her. But one of them, and she's slowly finding her footing. She's a strong character and an incredibly weak character at the same time, and I found that very appealing to work with. And I love Yuva. Pierwsze, no, kiedy zaczynałam pisać tą książkę, nie chciałam powtarzać pisania poprzednie. W związku z czym Yuva, jak i świat, w którym żyje, jest zupełnie inny niż Kirka i świat, w którym ona żyła. I chciałam, żeby cały świat, w którym ona żyje, technologia, która ją otacza, to wszystko jest inne. Yuva jest starsza, bardziej ona nie jest młodą, która dopiero uczy się świata. Ona sypiała z niejednym, klnie, pije, jest doświadczonym myśliwym, zna życie, ale jednocześnie ma wiele słabości. Wychowała się wśród wróżbitów, którzy żyją z okłamywania ludzi. I od dziecka uczyła się kłamać i od dziecka była okłamywana. Jej matka, która tak naprawdę nie radziła sobie z rzeczywistością, która nie chciała się przyznawać do swoich błędów, sama często ją okłamywała, nie chciała przyznawać, że kiedy Yuva mówiła, że coś się wydarzyło, matka często temu zaprzeczała, jeżeli nie było jej to dla niej wygodne. W związku z czym Yuva wyrastała niepewna swojej rzeczywistości, niepewna tego, co tak naprawdę się dzieje wokół niej. Kiedy tylko miała dość siły, kiedy miała 16 lat, uciekła z domu, uciekła z tych z miejsca, w którym się wychowała i zaczęła szukać własnej ścieżki. Jak się wychowała, bardzo na nią wpłynęło. I choć jednocześnie jest bardzo silną postacią, bardzo niezależną, zdolną do wielu rzeczy, to jednocześnie jest postacią, która ma problemy z akceptowaniem świata rzeczywistego. Nie, jest niepewna rzeczywistości, która ją otacza. Ma ataki paniki. Jest jednocześnie bardzo silna i bardzo słaba. I to właśnie mnie fascynowało i to właśnie sprawiało, że tak się o niej pisało. As much as I would love to ask more questions that I've prepared, we are running out of time slowly. So, yeah. And the readers and viewers are more important than myself. So I'm looking on Facebook and you have some comments. For example, Daria Potocka is saying that she loves your books and you are her favorite writer. No question here. But we have a question from... We have a question from Sabina Falkus. Good evening. Why did you start writing fantasy and what is your biggest inspiration? Well, yeah, szybko zapytam pytanie tym razem w końcu od czytelników z Facebooka. Jest pytanie, dlaczego piszesz fantasy i co cię zainspirowało? Well, that was not a choice. There was no other option. It's the only genre for me. I absolutely love fantasy. I always did, and I always will. I love to read it. I love to write it, and it was never an option. Should I write something other than fantasy? No, obviously I should write a book with like a map on the covers because that's what you do. I have so much love for this genre. So that was like a no-brainer, and my inspiration. Well, it comes from everything, obviously, everything you see and read, but I'm very fascinated by myths and folklore, and I'm very fascinated by everything that's been done that has to do with fantasy. Like, you can
if it's comics or games or TV shows or books or theater, it doesn't matter as long as it's slightly fantasy related. You've got me. So, but I sometimes tell people that growing up in the north, very far north in Norway, where the climate is, it's pretty cold. We have it's dark almost perpetually. You have when the dark season is, there's you can almost see nothing, and then when summer comes, the sun never sets. So we have a few months where it's like an endless party, and you have these incredible mountains that like stoop right into the ocean, and you have the northern lights, and there's so much natural beauty and so much extreme weather that it's impossible not to be inspired. And we were told a lot of stories when we were young about like the trolls in the island and the monsters in the sea, and how the northern lights would come and get you if you waved at it. So it's the inspiration for fantasy is it's in the blood, you know, you can't get rid of it. No, nie miałem innego wyjścia, musiałem pisać fantasy. Jeżeli miałem pisać cokolwiek, to tylko fantasy. Zawsze kochałem fantasy, zawsze będę kochać ten gatunek. I niezależnie jakie medium, czy to komiks, czy książka, serial, czy nawet przestrzeń teatralne, jeżeli są chociaż odrobinę elementów fantasy, ja to jest coś, co zawsze mnie będzie, co zawsze będę kochała. Zresztą inspiracje, no, wychowałem się na dalekiej północy, i to nie tylko na Norwegii, ale na dalekiej północy Norwegii. I jest tam bardzo zimno, bywa tam bardzo długo ciemno, kiedy jest zima, prawie nigdy nie widzimy słońca, kiedy przychodzi lato, praktycznie nie ma nocy. Jest dodatkowo impreza trwa całą dobę przez to krótkie północne lato. Dodatkowo jest się otoczonym pięknymi górami, niesamowitymi widokami, niesamowitą naturą i no nie ma wyjścia. To jest taka otoczenie, które bardzo zachęca do życia, do rozwoju wyobraźni. Tym bardziej, że też w te długie zimy jest bardzo. I tymi opowieściami byłam otoczona od dzieciństwa, opowieściami o trollach żyjących w górach, o potworach żyjących w morzach, o tym, że jeżeli się nie uważa, to z zorzy polarnej może ktoś cię porwać. No to wszystko sprawiło, że no, fantasy jest dla mnie czymś najważniejszym w moim życiu. And I think we have time for the one last final question, short one. So mind you, Siri, short answer. And it's from Daria. Does Yuva carry any meaning? And how did you invent this name? Oh, I love that. Yes and no, because I don't like names that means something exactly, but I like names that remind you of something. And in Norwegian, the word Yuv means an abyss or a huge gap, a void. It's like a cliff. When you dive off a cliff, you go into the youth. So that's meant to be associated with how she feels, like a void sometimes. To ostatnie pytanie na koniec od Darii. Co znaczy imię Juwa? I odpowiedź jest taka, że ja nie jestem wielką fanką imion, które są dosłowne, mają dosłownie jakieś znaczenie. Natomiast bardzo lubię imiona, które wiążą się z jakimś znaczeniem. I tak samo jest z tym imieniem. Juwa samo sobie całości nic nie znaczy. Natomiast je pochodzi od słowa Jum, które po norwesku znaczy pustka, otchłań. Jeżeli się spada z klifu, to za klifem to, co nas czeka, to właśnie Jum. I tak samo jest Juwa, ta postać również jest w niej taka pustka. So Siri, I think we have to wrap up. So thank you very much. We barely started, and we haven't started on the metal yet. And this 1 hour really, really felt like 5 minutes. Yeah. So thank you for that. It was a pleasure. Grzegorz, thank you for your work.
Fantastic Work. I dziękuję również Państwu za udział w dyskusji. Przypominam tylko, że nowa powieść Siri Petersen, Żelazny Wilk, już 18 maja nakładem wydawnictwa Rebis. Zapraszam na kolejne spotkania booktargowe i dziękuję Państwu bardzo za udział. Thank you once again and have a good evening. Thank you and have a wonderful evening and thank you for watching.